właśnie znajduje się na peronie pierwszym przystanku kolejowego Błonie-Rokitno. I przed chwilą miała tutaj miejsce konferencja prasowa z okazji oddania do użytku nowych peronów, jak i również nowego parkingu, który został zrealizowany przez PKP PLK. Znajduje się on obok, a w przyszłości powstanie jeszcze jeden. Natomiast zapraszam Was na tą konferencję prasową, abyście dowiedzieli się więcej prosto z tej konferencji. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan Andrzej Bittel. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, panie prezesie, szanowni państwo. 3 września otworzyliśmy przystanek w Błoniu-Rokitnie, a dzisiaj udostępniamy parking przy tym przystanku, co można powiedzieć stanowi komplet charakterystyczny dla programu przystankowego. Program przystankowy służy temu, aby dogęścić sieć kolejową o przystanki kolejowe, dzięki którym można się wsiąść do pociągu albo z nich wysiąść. Tutaj w Błoniu-Rokitnie do pociągów kolei mazowieckich, których na dobę zatrzymuje się tutaj 74 pociągi, dzięki którym można się dostać do Warszawy, do Siedlec, do Mińska Mazowieckiego, do Otwocka, do Sochaczewa, do Łowicza. Ten program ma właśnie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, wspierać transport kolejowy, wspierać transport zbiorowy, szeroko mówiąc, przybliżać kolej do społeczności lokalnych, dawać szansę na możliwości mobilności związane z zielonym, ekologicznym transportem, jakim jest transport kolejowy. Program realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego wykonawcą jest PKP Polskie Linie Kolejowe, to 1 000 000 000 zł, ponad 300 przystanków, 200 na liście podstawowej. W województwie mazowieckim to jest 16 przystanków. To jest 10 udostępniony, zmodernizowany, bądź nowy przystanek tutaj w Błoniu-Rokitnie, a przy nim właśnie parking, bo parkingi również są elementem programu przystankowego, właśnie po to, żeby można było dojechać do przystanku, wsiąść spokojnie, czy to z samochodu, czy z roweru i dalej przemieszczać się już transportem kolejowym. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy się przyczyniają do realizacji tego programu. Dziękuję wykonawcy, który zrealizował przedsięwzięcie. Dziękuję za współpracę samorządowcom. Jestem pewien, że to miejsce będzie świetnie służyło mieszkańcom Błonia, mieszkańcom Mazowsza, nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry Państwu, szanowny panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo. To bardzo ważna informacja dla mieszkańców miasta i gminy Błonie, że nowy przystanek Błonie-Rokitno jest już otwarty. Tutaj na razie jest ściernisko, jak widać, ale mamy tu kilkadziesiąt hektarów terenów, dla których gmina Błonie już rozpoczęła opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Nasze miasto bardzo mocno się rozwija, przybywa nam mieszkańców także i terenów inwestycyjnych. W ramach współpracy z PKP gmina Błonie po drugiej stronie torów, po stronie południowej, wybuduje również parking, bo w tamtej stronie nie ma. Mieszkańcy prosili nas, żeby również było dojście lepsze z drugiej strony torów i to wybudujemy. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do budowy tego bardzo potrzebnego przystanku PKP Błonie-Rokitno. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu członka zarządu Polskich Linii Kolejowych SA, pan Piotr Majerczak. Szanowni Państwo, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizuje inwestycje infrastrukturalne za miliardy złotych. Natomiast ważne są dla nas też pasażerowie i stąd program przystankowy, stąd inwestycje takie jak ta. Nie są to może miliardowe inwestycje, natomiast bardzo potrzebne są to inwestycje, które przybliżają pasażerom naszą kolej. Przystanek, o którym tu mówimy, Błonie-Rokitno, 2 nowe perony 200-metrowe, z infrastrukturą pasażerską dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się również. Tak pan minister wspomniał,
ponad 70 pociągów w dobie tu się zatrzymuje samych kolei mazowieckich. Takich przystanków w województwie mazowieckim docelowo będzie 16, 10 już mamy uruchomionych, dodatkowe 3 przystanki jeszcze oddamy w tym roku. Będzie to całkiem nowy przystanek Kosowo, będą to zmodernizowane przystanek Kozie Brody i Ruda Wielka, również przystanek po modernizacji. Wartość tej samej inwestycji, czyli tutaj mówimy o przystanku, o parkingu, na którym teraz stoimy dla 40 samochodów, to jest przeszło 13 milionów złotych. W województwie mazowieckim to jest kwota przeszło 100 milionów złotych zainwestowana właśnie w infrastrukturę pasażerską. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, na tym będziemy kończyć tę oficjalną część naszego spotkania. Pozostajemy do Państwa dyspozycji do rozmów indywidualnych. Bardzo dziękujemy.